Uf, uciekłem Zimochowi z własnego samochodu, ale bardzo widzę miło i sympatycznie go wspominacie, więc mam nadzieję, że to nie będzie jego pierwszy i ostatni występ w Tańcu z gwiazdami. Obalić Gersdorf, ocalić Przyłębską, to jest temat, który dzisiaj pojawia się w Gazecie Wyborczej. Trochę nawiązując do rozmowy z Tomkiem i tego, jak wspominaliśmy, ludzi, którzy w Polsce mają odpowiadać za sprawiedliwość i prawo, ale różnie z tym bywa. PiS chce, żeby Trybunał Konstytucyjny, ten Trybunał Przyłębskiej, uznał za niekonstytucyjny wybór profesor Małgorzaty Gersdorf na pierwszego prezesa. Sądu Najwyższego, bo się po prostu z nią nie zgadzają, bo ona śmie krytykować to, w jaki sposób PiS walcem swoim rozjechało trybunał konstytucyjny. I chcą także Prawo, Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby uznać, że wszystkie decyzje sędzi profesor Małgorzaty Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, były nieważne. Profesor Sol, były szef Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że to jest próba zablokowania Sądu Najwyższego. Dzisiejsza rzecz pospolita, natomiast myślę, że to jest jeden z tematów, do którego chętnie wrócimy, także może w poniedziałek, albo na pewno w przyszłym tygodniu w rozmowie, choćby z szefem Najwyższej Izby Kontroli, nikt sprawdził, jak wyglądają polskie szkoły, i według niego nie wygląda to najsympatyczniej. Uwaga! 78% szkół, lekcje odbywają się w klasach, w których na ucznia przypada mniej niż 2 metry kwadratowe, ale zdarza się taka szkoła, zespół szkół w Nowym Wiśniczu, gdzie jest 1 metr kwadratowy na ucznia tylko. Plany układane są tak, że przedmioty ścisłe są na samym końcu, więc jak dzieciaki mają mieć otwartą, świeżą głowę do tego, żeby rozwiązywać trudne zadanie matematyczne? I w dodatku łączy się je w dwu lub trzy godzinne bloki, kiedy totalnie nikt, nawet najlepszy mózg matematyczny, nie byłby w stanie tego ogarnąć. W dwóch trzecich skontrolowanych szkół niektóre Zerwy trwały tylko 5 minut, a często były po lekcjach WF-u, więc dzieciaki nie miały czasu przebrać się, umyć się, wytrzeć się nawet po WF-ie, tak żeby pójść na kolejne spotkania. I to wszystko w tym raporcie czarno na białym jest zapisane. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna to jest rozmowa między innymi z Aleksandrem Kwaśniewskim. A rozmowa o tym, jak wyglądał tamten czas dzisiaj krytykowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Kwaśniewski mówi m.in. tak, jeżeli przyjąć zapis, że Lech Kaczyński miał pozycję silniejszą niż to się opisuje, to znaczy, że w czasie Okrągłego Stołu jego wpływy też były większe, a to oznacza, że współtworzył postkomunę coś, na co Prawo i Sprawiedliwość myśląc w ogóle nie jest w stanie sobie pozwolić. I jeszcze dzisiejszy fakt to jest m.in. cała Polska w Trocinach, miasta i lasy ogołocone nikt nie został i nie zostanie na razie przynajmniej ukarany. Leks szyszko działa, ludzie tną co tylko mogą. Póki jeszcze mogą, bo prezes zapowiedział, że to, co wymyślono w y, parlamencie, głosami jego kolegów z partii jest już nieaktualne. Przynajmniej marzy mu się, żeby było. I jeszcze y, przegląd sportowy dzisiaj wygląda bardzo dumnie. Mam brąz, drugi świetny skok daje medal Piotrowi Żyle na dużej skoczni czterech Polaków w dziesiątce. No i ten wywiad, który wczoraj y, wygląda naprawdę y, y, czule i sympatycznie. I kiedy Piotr tak a nie inaczej zachowywał się przed kamerami, polecamy serdecznie. Na stronie głównej jonetu jest do zobaczenia. ONET24 teraz, a później będziemy w Katowicach na największej imprezie gamingowej w Polsce. Dzień, Dzień dobry, dobry. Pani Iwona, Dzień Iwona dobry. Kutyna. Witam gorąco. Polecamy się. Absolutnie tak. Polityczne zawirowanie w Stanach Zjednoczonych, no nie mogłoby być inaczej. Wokół prokuratora generalnego Washington Post doniósł na temat tego, że pan Jeff Sessions spotykał się dwukrotnie z ambasadorem rosyjskim jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. On najpierw zaprzeczył, później stwierdził, że do takich spotkań faktycznie doszło, ale spotykał się jako senator, a nie doradca Donalda Trumpa i absolutnie z wyborami z kampanią wyborczą nic to nie miało. Oczywiście demokraci teraz grzmią i twierdzą, że tak naprawdę powinien zostać z tej funkcji odwołany prezydent Trump. Oczywiście dyplomatycznie odpowiada na to, że nic na ten temat nie wiedział, ale ma pełne zaufanie do swojego prokuratora generalnego. Więc wszystko to samo, że Rosjanie stan. mają swojego prokuratora generalnego w, w Waszyngtonie, mają swojego prezydenta w Waszyngtonie. <laughs> Cudna sprawa. Dwa kraje w Dwoma krajami to najbardziej Piękna potężnymi rzeczy. rządzą. No i teraz kraje Oczywiście to, co wczoraj po południu miało miejsce w wielu miejscach w całej Polsce, czyli potężna nawałnica, tak naprawdę w stolicy pierwsza wiosenna, można już powiedzieć, burza z grzmotami i piorunami, której konsekwencje odczuło wielu mieszkańców. Właśnie to widać na obrazkach. Połamane drzewa, pozrywane dachy. Na warszawskim targu, Targówku tam jakiś mur nawet runął, który kilkadziesiąt samochodów uszkodził. Niestety w Wielkopolsce jedna ofiara śmiertelna. No i dzisiaj strażacy mają w zasadzie całą noc, mieli pełne ręce roboty, sprzątają chyba Około 2000 interwencji na ten moment e, od wczorajszego e, popołudnia. No, tego typu zjawiska pewnie będą coraz częstsze, ponieważ tak pogoda jest dość gwałtowna. Zmienia się mm -hmm. pogoda, przechodzi wiosna i będziemy mieć do czynienia z tego typu zawirowaniami. No i właśnie to, co, o czym przed chwilą mówiłeś, przegląd sportowy, czyli Piotr żyła z brązem na Mistrzostwach mm -hmm. Świata. Tak jest, nic nie pamięta, jak można nie pamiętać takiego momentu <laughs> w swoim życiu. Twierdzi, że nic nie pamięta z wrażenia, no ale sukces gigantyczny jest. Szósty, Maciej Kot, siódmy, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, ósmy. Wielki sukces, gratulujemy serdecznie. W drugiej serii przypomnę, najdłuższy skok ze wszystkich 131 metrów no i ten upragniony brąz. Gratulujemy gorąco. No i na koniec poważna sprawa, ale myślę dla wielu y, ciężko i śmiertelnie chorych, przynajmniej w Niemczech y, bardzo y, istotna. Niemiecki sąd podjął decyzję w dość kontrowersyjnej sprawie, mianowicie eutanazji. Y, stwierdził, że nieuleczalnie chorym pragnącym uż, u, umrzeć pacjentom, państwo powinno pójść na rękę i powinno się zgodzić na sprzedaż leku, który to właśnie umożliwi. Przyczyną do takiej decyzji był przypadek pewnej kobiety, która w wypadku została sparaliżowana. Wystosowała takie pismo do Instytutu Niemieckiego, Instytutu Leków, żeby zgodzili się i, i, i mogła tego typu lek zastosować. Oczywiście Instytut odmówił. Pojechała do Szwajcarii, tam to kontrolowane samobójstwo zostało przeprowadzone. Decyzję Instytutu podał do sądu jej mąż, no i sąd administracyjny niemiecki stwierdził, że absolutnie jest po stronie tej kobiety i tego typu przypadki powinny być tak, a nie inaczej traktowane. Iwona Kotyna, one 24 Dziękuję, jak pięknie. słyszeliście, każdy zakątek świata staramy się opisywać A, w głowie, jak się tak. tylko da. Polecamy Wszystkiego się. dobrego, do zobaczenia. Wiosna, panie, jak widzieliście przy okazji. Zobaczmy na mapie, czy to wygląda tak samo fantastycznie, jak wyglądała przed momentem Iwona. Temperatury jeszcze nie są mocno wiosenne, ale słońca jest już sporo. W Warszawie ma być przez cały dzień, chociaż niewielki deszcz może się zdarzyć jeszcze w ciągu dnia. Lało nad ranem, tak samo w Łodzi. We Wrocławiu sucho przez cały dzień, w Katowicach, w Krakowie już może powoli padać sam deszcz. Bo deszcz ze śniegiem może pojawić się w Zakopanem, szczególnie bliżej gór, tam plus 5 stopni, ale w Krakowie już 10. W Warszawie 6 chyba nie mówiłem, na północy kraju po 5 stopni mniej więcej, a z kolei na zachodnim Pomorzu około 8 stopni. Tak samo w Gorzowie Wielkopolskim i w ogóle na całej Ziemi Lubuskiej 9 najcieplej na razie, na tę chwilę, na Dolnym Śląsku 11 stopni. Ta pogoda, to że jest więcej deszczu, że jest więcej wiatru i to nawet bardzo silnego, jak widzieliśmy w One 24, skutki są opłakane, ale to poprawia nam powietrze. Jeśli się dzisiaj spojrzy na mapę, tego, tych informacji dotyczących właśnie jakości powietrza, to ona wygląda bardzo zielono. Poza zakopanem, tam ona jest umiarkowana w skali od bardzo dobra do bardzo zła. Zwykle to było czerwona, ostatnio nieźle to wygląda, nawet tu w Warszawie. Sytuacja dobra, w Lublinie też, w Rzeszowie, także w Olsztynie, w Poznaniu w Zielonej Górze, w każdym innym regionie kraju bardzo dobra. Już u nas za chwilę największe w Europie targi gier komputerowych i nowości technologicznych. Będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy grają, którzy znają się na tym, którzy oceniają ten rynek, którzy patrzą na niego i myślą sobie, to jest moc. Patrząc na polskie firmy, które robią gry, na polskich użytkowników tych gier i na to, jak ważnym jesteśmy graczem na światowym właściwie rynku gier. Ale wcześniej, jeśli pozwolicie, opowiemy o jeszcze jednej historii, która bardzo idealnie łączy się z tym, co będzie u nas już za chwilę. Facet był piłkarzem przez długie lata, ale zdecydował się zamienić boisko na konsolę do gier. Właśnie, tu w, w tym felietonie na koniec mówiliśmy o tym, ile najlepsi zawodnicy gamingowi zarabiają pieniędzy. Może to jest jakaś wskazówka, ale jest to rynek, na którym kasy jest naprawdę sporo. Przy okazji jest bardzo, ale to bardzo, patrząc na Polskę, choćby sprofesjonalizowany. Nasi goście, Patrycja Rodzińska-Szary, Onet, dzień dobry Patrycja. Dzień Doktor Maksymilian Bielecki, psycholog Uniwersytetu SWPS. Dzień I... dobry. Tadeusz Zieliński, Flying Wild Hog. Dzień dobry. Znany naszym widzom szalony człowiek, który już nieraz o gamingu opowiadał i bardzo ci za to dziękuję. Potrzeba już psychologa dla, dla tego środowiska. Wydaje mi się, że w psychologii od dłuższego czasu psychologia zaczęła zauważać pewne problemy. To zresztą jest dość zabawne. Myślałem tu o takiej metaforze, to trochę jak z władzami Warszawy i smogiem. Mm. To znaczy, jak sytuacja robi się naprawdę już gorąca, to wtedy nauki społeczne zaczynają zauważać nowe zjawiska. Więc e, rzeczywiście można powiedzieć, że ten świat gamingu musiał się już bardzo zbliżyć mm -hmm. do. I bardzo musiała zwiększyć się skala tego zjawiska, żebyśmy my, naukowcy, tu w Polsce, pochylili się nad tym problemem. Trochę wcześniej nastąpiło to na Zachodzie, ale jest bardzo wiele aspektów, których nas to interesuje. Bo bo, um, Patrycja, robiłaś badania, Zgadza które się. pokazują, jak duży to jest rynek, i nawet nie mówię teraz o pieniądzach, tylko o zaangażowaniu ludzi, o ich zainteresowaniu, o tym, że to jest właściwie mekka dla tych, którzy dzisiaj współcześnie chcieliby się technikami komputerowymi zająć, nowościami technologicznymi. Zgadza się. Mm, kilka cyferek, bo myślę, że cyferki naj, naj, robią największe wrażenie. Liczba graczy na świecie przekroczyła już 2 miliardy, czyli jest większa niż populacja Chin. Mhm. Liczba graczy w Polsce. Zawsze jak się porównuje do Chin, to rzeczywiście robią Coś To jest większe niż to tak. Z tych graczy to są właśnie Chińczycy. Możliwe, możliwe. W Polsce przeszło 13 milionów graczy, 13 milionów Polaków to są gracze. Tego się nie da zignorować. Przede wszystkim Inny jest obraz gracza niż y, y, 10 lat temu. Y, gracz w, na świecie i w Polsce to jest osoba dorosła. Mm -hmm. To jest osoba około 30 roku życia, która ma co najmniej średnie wykształcenie. Kobietę, mężczyznę? Y, jeżeli chodzi o Polskę, 50 na 50. Jeżeli chodzi o średnią światową, jest więcej kobiet grających y, niż mężczyzn. Um, jeżeli Przy chodzi... czym, jeżeli tak. można, tutaj warto dodać, że akurat my będziemy mówili o grach głównie w takim ujęciu bardzo gamingowym, a mm -hmm. to, co, o, czy, o czym mówi Patrycja, ta masa jest robiona przede wszystkim przez ludzi grających w takie gry bardzo... Przystępne, takie codzienne, że tak, tak powiem, jakieś takie tak, tak. Wiesz, casual to, games. Tak się. Przy czym ten rynek eksplodował dzięki zmianie modelu biznesowego. 10, 15 lat temu zmienił się model biznesowy z modelu premium, gdzie trzeba było pójść um, do sklepu i kupić fizyczny, fizyczny egzemplarz gry, na model po pierwsze digital, dystrybucji digital. Czyli mam telefonogram. Tak? Oraz model freemium, czyli nie musisz płacić za grę. Dostajesz grę za darmo, w której są zaszyte mikropłatności. I te gry w modelu freemium. Spowodowały boom, jeżeli chodzi o granie na komórkach oraz poprzez przeglądarkę. Mm -hmm. I też udostępniły granie, obniżając barierę wejścia do gier, dla e, masy graczy, którzy wcześniej nie identyfikowali się z rynkiem gamingowym. Tylko kobiet, z... osób starszych. A w co się gra dzisiaj, Tadeusz? No, we wszystko tak naprawdę. Znaczy, zależy też oczywiście od tego, czy mówimy o grach. Dla jednej osoby, takich czysto, że tak powiem, rozrywkowych, czy mówimy o grach w ujęciu e sportowym, czy mówimy o grach w ujęciu takim właśnie casual gaming, czyli mm -hmm. takim, że jadę do, mm -hmm. do, do, do pracy i gram sobie na telefonie w tak zwane tak. kamyczki, tak? Przesuwanie kamyczków zwykle. E, więc to jest bardzo, bardzo zróżnicowane. Natomiast że tak jak mówiła patrycja, gra coraz więcej osób i. i, i i my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo dużo naszych znajomych jest już kwalifikuje się jako gracze. Ale oni grają dlatego, że to jest łatwiejsze, tak jak mówi patrycja? Czy grają dlatego, że yy, te gry są coraz ciekawsze, patrząc na, znaczy, na ich zmiany? To absolutnie przystępność tutaj odgrywa największą rolę. No, gry towarzyszą ludziom od, od początku, tak? no, ludologia jakby cała stoi na tym, że od samego początku jak istnieje mm -hmm. cywilizacja, wymyślaliśmy jakieś, jakieś formy gier, bo to jest sposób. Reagowania na rzeczywistość, próby jakichś w, 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 uczenia się tej rzeczywistości, mm -hmm. przystosowywania się do niej, trenowania, gry są fantastycznymi przyrządami treningowymi. To wydaje mi się, że pan doktor tutaj będzie w stanie potwierdzić. E, no, wszystkie symulatory, tak? no, nie będę już się posuwał do, ekstrema, do ekstremów, ale jedna, jedno z największych wydarzeń w historii ludzkości w ciągu ostatnich 17 lat na, nastąpiło dlatego, że ci ludzie trenowali na symulatorach, tak? Więc gry tutaj mają wbrew pozorom większy wpływ na cywilizację niż się nam wydaje. To się odwołam do psychologii teraz. To jest tak, że ludzie grają, żeby sobie dać ujście emocjom, znudzeniu. Po co? No cóż, obawiam się, że na tak ogólne pytanie zawsze udzielamy ulubionej odpowiedzi każdego naukowca, to czyli to zależy. Podobno w świecie biznesu odpowiednik tak? tego brzmi e, nie, nie mówi się to zależy, tylko mówi się i tak i nie. Więc owszem, ludzie, niektórzy ludzie grają po to, żeby e, e, dać ujście tym emocjom, inni e, grają po to, żeby należeć do pewnej społeczności, inni grają dlatego, pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, dlatego że stało się to ich pracą, dlatego że po prostu jest to sport, który się sprofesjonalizował. Inni grają po to, żeby na przykład nie być odrzuconymi przez grupę rówieśniczą, w której wszyscy inni grają. Nie więc wypada nie To tak? nie wypada w pewnym sensie nie grać. Natomiast Niewątpliwie te liczby, które zostały tu przytoczone, mają bardzo istotne znaczenie, dlatego że dalej mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej w Polsce funkcjonuje taki niepokojący komunikat, Ten gracz, ten stereotypowy gracz, to jest jakiś odizolowany społecznie na chłopiec, który siedzi w swoim pokoju, nie ma znajomych. Tak, mówię tu o takiej jedzenie pod drzwi taki klasyczny. Ja jestem graczem stereotypowym. No, tak, legendy dokładnie. krążą po firmie, że rzeczywiście <noise> trudno cię zagonić do roboty, siedzisz i grasz tylko. <noise> nie, ona ma tę fajną przewagę, że może grać i za to jej jeszcze płacą. Dokładnie, po prostu o, praca Praca, praca, praca wcale nie polega na tym, że się gra i się za to dostaje pieniądze. Bardzo ja to tak. dodam, jeżeli chodzi o badania, które przeprowadziliśmy, które są zawarte w raporcie o kondycji polskiej branży gier, to sami gracze, przebadani gracze hmm. zadeklarowali, że dlaczego grają, jakie są ich motywacje. Po pierwsze, grają dlatego, że chcą się zrelaksować po ciężkim dniu pracy. Przypomnijmy sobie serial House of Cards. Główny bohater, Frank Underwood, po ciężkim dniu pracy. Nie zabijał nikogo, to sobie To grał, dokładnie. A w drugim serialu grał już na tablecie. Ta zmiana, czyli więcej przychodów, więcej graczy mamy wśród gier na smartfony, na tablety. Drugi motywator. E, to jest zabicie, um, zabicie czasu, Gra, I szczególnie na grach, na, w, w środku gier mobilnych. Trzeci to jest rywalizacja, e, czwarty dla towarzystwa. Więc przede wszystkim. Relaks. Ale towarzystwa to znaczy, że wtedy się już pojawi jakaś grupa, która no, to tak. Jest, to mhm. jest też bardzo duża, duży błąd w myśleniu o grach. Ludziom się wydaje, że to jest coś, co jest ekskluzywne w znaczeniu wy, wykluczające, a to nie jest prawda. Gra się teraz, no, w większości przypadków, może nie wszyscy, oczywiście, ale bardzo wiele osób gra korzystając z e, takich rzeczy jak Skype chociażby, tak? Czyli z tych wszystkich komunikatorów głosowych, po prostu gra z ludźmi. Mhm. No ja wczoraj wieczór spędziłem z moim kolegą podbijając kosmos, tak? Żeśmy sobie latali po kosmosie w jakiejś tam nowej grze. E, maska, tak? Po e, tak? Tak, tak, Jak najbardziej właśnie <laughs> też. Ale ja nie ukrywam, że bardzo często dla mnie motywacją do tego, żeby zagrać w jakąś, w jakąś grę jest to, co się wydarzy w ciągu dnia. Mhm. Znaczy to, co zobaczę na przykład, jakieś wiadomości telewizyjne, tak? To mnie zach zachęca do grania w jakiś określony gatunek gier. Mhm. Natomiast najśmieszniejsze jest to, że e-sport z tym są w sumie zupełnie niezwiązane, bo to działa na zupełnie mm -hmm. innym poziomie. To już jest. Yy, bo wydaje mi się, że powinniśmy chyba jakoś w, w, też nawiązać Słyszef do tego jakaś, całego, tak, całego, tak, tak. całego intelekcji masters, bo gry grami, ale to jest wydarzenie, które nie ma precedensu, bo, i to zwłaszcza w historii Polski. To prawda. Natomiast myślę sobie właśnie o tym, yy, skoro to już jest tak rozbudzony rynek, rozbudowany, tak nowoczesny, to co, co jest następne? Yy, wirtualna rzeczywistość, bo dzisiaj przepraszam, że rzeczywistość. pokazywałem, to widzą mówiąc, że także i o tego typu rodzaju grach sobie porozmawiamy, ale yy, widziałem. Yy, tak jakby zrobić drona dla ludzi. To znaczy, masz normalne siedzisko, wsiadasz jak na mm -hmm. skuter wodny, prawie że masz cztery śmigła, jesteś w stanie się podnieść na tym urządzeniu jak na dronie i jesteś w stanie w kasku w specjalnej uniformie, walczyć z kimś, kto ma to samo po drugiej stronie. A ktoś tu w Rigs grał? To jest jakieś szaleństwo. Ale to rozumiem, że idziemy już w takie zabawki, tak? Zapyta. Myślę, że idziemy w takie zabawki. Idziemy przede wszystkim... Następne trendy, mm -hmm. tak? oprócz esportu, który rozwija się fantastycznie, 14% graczy, według najnowszych badań polskich graczy, mm -hmm. śledzi esport, uczestniczy w nim. Przede wszystkim esport, następnie wirtualna rzeczywistość, czyli VR mm -hmm. i rozszerzona rzeczywistość AR. Mm -hmm. VR jest częściowo Połączony z e-sportem, 52% ludzi, którzy są entuzjastami e-sportu, deklaruje, że chętnie kupi urządzenia VR, mm. które są bardzo drogie. Jeszcze, tak. jeszcze, jeszcze, ale, to, jeszcze. ale to jest kwestia upowszechnienia ich w, w innych branżach niż gamingowe, w innych branżach rozrywkowych niż tylko branża jakoś. Tak, oczywiście. Militaria, medycyna i tak dalej, e-commerce. Ale tutaj mamy też augmented reality. Rze rzeczywistość rozszerzona. Mm -hmm. Wystarczy nam komórka. Pokaz ten fenomen pokazały mm, pokemony. E pokemony. Co prawda e Augmented Reality to jest e technologia, którą, która jest znana od lat. Od, e od, od wielu lat. Ale właśnie teraz, w zeszłym roku, w lipcu zeszłego roku, kiedy wyszły Pokemony, pokémon Go, e zobaczyliśmy jaki jest fenomen Augmented Reality, a także mogliśmy zobaczyć na żywo liczbę graczy. A czy, jeżeli mm -hmm. ja mogę się wprowadzić, okay. ja akurat uważam, że Branie Pokemonów, jako przykładu tej gry AR jest błędne, bo to nie była gra AR tak naprawdę tam fenomen polegał bardziej na tym, że to jest City Game <laughs> i taka gra, która y, to się nazywa. Y, jest, jest, ma to swoją nazwę nawet. Nie, nie Augmented Reality, tylko to są właśnie takie gry, które, które angażują ludzi na poziomie wychodzenia fizycznie. Tak i to był fenomen Pokemonów, a nie akurat Augmented Reality. Przy czym paradoksalnie akurat się zgadzam z tym, że Augmented Reality jest tym, co, co, co jest następnym krokiem. Mm -hmm. Bo rzeczywistość wirtualna, jak na razie, co prawda, teraz są pierwsze informacje, że zaczyna w końcu odnosić jakieś sukcesy, bo sprzedało się milion, milion egzemplarzy PlayStation VR, tak. który jest takim najbardziej przystępnym, tak, najtańszym tak, tak. systemem na rynku. Tak. Co jest obiecujące? No ja mam wrażenie, że to jest bańka i że to pęknie bardzo szybko, dlatego że VR się słabo nadaje do grania, wbrew pozorom. Bo to nie jest wcale, wcale system, który, który, który ułatwia granie. On raczej je komplik komplikuje i no już pomijając barierę wejścia, to tam są jeszcze cała masa jakichś różnych fizycznych aspektów, które też sprawiają, że to jest, to nie jest do Natomiast wszystkie zastosowania poza gamingowe dla VR-u, absolutnie no. tak, czyli właśnie medycyna, no. y Albo architektura, e-commerce tak. e i tak dalej. Natomiast... Ale augmented reality jak najbardziej. A myślę też bardzo... o tym, że pojawia się coraz więcej takich określeń, które są trochę nowe w języku. Znaczy, no, dla niektórych grup bardzo nowe, dla innych już powiedzmy gdzieś tam okrzepły. I to nie jest tak, że ci ludzie, którzy są w tym świecie, coraz bardziej wymagają jakiegoś wsparcia od was? psychologów? W tym świecie, to znaczy w tym świecie wirtualnym, mówią, no. czy raczej mówimy o tej reszcie nie, społeczeństwa, która... Nawet już nie tylko wirtualny, bo on się zaczyna przenikać, więc... Wydaje mi się, że to jest, można powiedzieć, rodzi się na naszych oczach jakaś nowa, technologiczna normalność, mm. można by powiedzieć. To znaczy dla e, interfejsy, ja obserwuję to ucząc już kilkanaście lat, e, tu bardzo prosta analogia, w tej chwili zasadniczo studenci mają kłopoty z pisaniem Piórem, naturalnym interfejsem stała się dla niej zupełnie naturalnym klawiatura. Próba przeprowadzenia pismo ręczne osoby dziś 20-letniej przypomina mi moje pismo w drugiej klasie szkoły podstawowej. Mhm. Ja, tak. I, mhm. e, I dokładnie taka sama zmiana. Będzie dotyczyła też innych sfer życia. To znaczy, na przykład, tak jak w przypadku tego drona, możliwość kierowania czymś za pomocą kontrolera, to będzie naturalne, być może w którymś momencie bardziej naturalne niż, kierownica. nie wiem, kierownica na przykład, tak, i taki fizyczny, fizyczny interfejs. Więc wydaje mi się, że te zmiany tu mogą. Ale my się mamy na to szykować, a nie broń Boże, mówić, słuchajcie, nie idźcie w to, bo, bo kiedyś przed laty brało się pióro i pisało literkę A, B i C. Nie ma czasu na to. No więc, tym, co interesuje w tej chwili bardzo naukowców, to jest kwestia tego, może nie tyle próby. Wstrzymania tych zmian, bo to chyba jest skazane na porażkę, mm. co raczej zrozumienia, co z nami się dzieje w kontakcie z technologią, co z nami się dzieje w kontakcie z grami i na przykład, czy one mogą komuś pomóc. Bo pierwsza fala badań dotyczących gier była podobna, można powiedzieć, do tych badań, które prowadzono, jeżeli chodzi o telewizję. To znaczy, czy przypadkiem to nie zrobi komuś jakiejś strasznej krzywdy? Czasem pierze mózg, przyzna Panna. No. E, znaczy. No, mnie, co dla mnie, co, co <laughs> dla mnie jako naukowca miałoby znaczyć to boja. groźne wyrażenie, ale e, wydaje się, że te największe obawy dotyczące gier, e, jednak są w tej chwili już rozwiane. Hmm. E, wykonywa, już w tej chwili zrealizowano mnóstwo badań, trwa dalej debata na temat tego związku najbardziej intensywnie badanego hmm. między agresją a grami. Ale z dużym prawdopodobieństwem możemy dziś powiedzieć, że jeżeli ten związek występuje, to jest on naprawdę słaby i nie wygląda na to, żeby był silniejszy niż na przykład mm -hmm. dla pozostałych mediów. To znaczy, yy, ta obawa, że gra, w której występują elementy agresji, jest czymś strasznym, no na nie pewno jest nie jest. Jest nie czynnik telewizyjny. Rozumiem. No, w <laughs> w dużym uproszczeniu tak. tak no, w dużym uproszczeniu tak. W tak. zbożu tak. no, 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 zawsze mój ulubiony argument doprowadził. Tak doprowadził do zabójstwa Kennedy'ego, tak? No nie jest to prawda. Tak samo, jak wiadomo, że telewizja raczej nie prowadzi do tego, że ludzie wariują i zaczynają mordować tylko dlatego, że zobaczyli Dokładnie. coś brutalnego w telewizji. No z grami jest ta różnica, to żeśmy rozmawiali przed <coughs> tym, przed, przed, przed programem, że z grami jest ta różnica, że to jednak jest interaktywne. Że tutaj wchodzimy, coś robimy czynnie, ale to jest cały czas w świecie no, fantazji, no, wymyślenia. Wydaje się, tak? że gdybyśmy my jako ludzie nie mieli tej Simula. umiejętności odróżniania fantazji od rzeczywistości, to w ogóle nasze funkcje a to nie jest tak, że jak częściej będziemy w fantazji, to będziemy mieli problemy z odróżnieniem? Nic nie. na to na razie. Osoby dużo czytające też spędzają Właśnie, mnóstwo czasu no, w tak. świecie Właśnie. fantazji i nie wygląda na to, że powodowało to jakieś dramaty. Dwa <laughs> miliardy kłopoty. ludzi, którzy są graczami. Yy, nie mogą się mylić. Yy, 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 nie, 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 nie zachowują się yy, jakby agresywnie. Tak? Jest, yy, zatem... jest w tej chwili tak taki argument, który mówi, że już jest taka ilość graczy, że gdyby miało to powodować jakieś negatywne konsekwencje, mhm, tak. to, już to, byśmy, to, widzieli, się to byśmy je widzieli na poziomie społecznym. Natomiast nawet jak patrzymy na to tło, które jest za nami, że to jest taki przemysł i to jest taka skala nawet organizacji organizacji spotkań które wydawać by się mogło ach, dla graczy prawda ale to jest już coś takiego bardzo widowiskowego. To jest gigantyczny przemysł, widowiskowy przemysł, w który zaangażowane są wielkie pieniądze. Mm. Jeżeli chodzi o wartość esportu. Cała, cały rynek gier w zeszłym roku um, przyniósł ponad, blisko 100 miliardów dolarów. Mhm. Esport um, ponad 460 milionów dolarów, a jego wartość wzrośnie w, dwukrotnie w przeciągu uh, dwóch lat. Jeżeli chodzi o pieniądze, które znajdują się, które, um, które znajdują się przy, takich, uh, przy takich eventach, to uh, bywały turnieje, gdzie wartość nagród przekraczała 20 milionów dolarów. Przy czym... To była specyficzna sytuacja, to była... bo to był crowdfunding, zrobiono I, crowdfunding. I właśnie, tak, e, do e, zmierzam do crowdfundingu. E, 90% tej kwoty... To była kwota, którą zebrali sami gracze na poczet nagród dla e-sportowych zawodników. Niezła społeczność swoją drogą, a dzisiaj każda społeczność walczy, każdy chce tak, mieć fanów tak, przy tak. jakimkolwiek projekcie. No to rozmawialiśmy ostatnio w no samochodzie. Wirtus no, Pro, czyli no niestety odpadli właśnie z Intelektrymin Masters wczoraj w fazie grupowej z bólem, żeśmy oglądali. Dobrze, tam... że jest żyła. No. No, przynajmniej jakaś nadzieja. Wirtus e, Pro właśnie wygrało turniej dwa tygodnie temu, mm. trzy tygodnie temu wygrali turniej, w którym Główna nagroda to było bodajże 450 tysięcy dolarów, wcześniej przegrali pierwsze miejsce w turnieju, w którym główna nagroda to było pół mhm. miliona dolarów. Rok rocznie są tutaj widoczne League of Legends, są organizowane wielkie, wielkie zawody przez firmę, która to produkuje. Oni robią też swoją właśnie ligę, jakby taką, taką bardzo mhm. sprofesjonalizowaną, bardzo utelewizyjnioną w której rok rocznie główna nagroda to jest milion. Oni, szczerze mówiąc, specjalnie ograniczyli tę nagrodę, mm -hmm. wiedząc, że tam jest, bo właśnie te 20 milionów to było w grze konkurencji. Mm -hmm. I oni specjalnie ograniczyli nagrodę do miliona. Teraz ją troszeczkę podnieśli. Troszeczkę. Zdaje się, że do pięciu, o ile pamiętam. Także, także, także dosyć, zasa dosyć <laughs> zasadniczo, ale, ale oni też nie chcieli podnosić, żeby nie, um, nie doprowadzić właśnie do nadęcia tej bańki takiej mm -hmm. z nagrodami. Także tam się zaczynają dziać już takie też rzeczy Ładne. Czyst tak, czysto finansowe. Jesteśmy na tych targach w Katowicach, więc relacji spodziewajcie się na Onet. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. Patrycja Rodzińska-Szary, Onet, Tadeusz Żyliński, Flying Wild Hog i dr Maksymilian Bielecki, psycholog Uniwersytetu SWPS. W imieniu całego zespołu za cały tydzień serdecznie dziękujemy i do przyszłego tygodnia, do poniedziałku.